Maciek, nie ma bata, tym razem to na pewno się zesrać. No nie, no znowu. Hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta. I dzisiaj... Nie, to jeszcze nie teraz, ale pamiętam. Mam nadzieję, że wy też pamiętacie. Wrócimy do tego kiedyś. Natomiast dzisiaj przed wami, tak jak zresztą w tytule filmu widzicie, The Beast Inside. Gra już w końcu wyszła i możemy ją w końcu rozegrać w pełni, bo dawno temu, a ze 2 lata temu chyba, nie wiem, nie pamiętam jak dawno, w każdym razie graliśmy jakieś tam demo. A zaledwie miesiąc czy 2 temu ogrywaliśmy sobie betę zamkniętą, która była jakimś tam rozdziałem wewnątrz gry, 6 z tego co pamiętam. A teraz gra jest już w pełni i można ją rozegrać. Co najśmieszniejsze jest to, mam przycisk kontynuuj i po prostu gra mnie wrzuca do końcówki 6 rozdziału, czyli mógłbym w tym momencie pominąć pierwsze 5 rozdziałów. I jak obejrzycie sobie ten z bety, to możemy kontynuować dalej. Ale oczywiście byłoby to totalnie bez sensu, dlatego że jak już zauważyliście właśnie w tym odcinku z bety, no zasadniczo praktycznie nie wiedzieliśmy o co chodzi od samego początku. Mogliśmy się jakby dowiedzieć rzeczy, które się działy w tej konkretnej lokacji, ale jakby całej historii od początku nie wafla. To też rozgrywamy sobie oczywiście nową grę. Rozpocząć od nowa i usunąć wcześniejszy postęp. Niestety, ale tak. Wybierz poziom trudności. Jest przygoda dla ludzi, którzy chcą poznać głównie historię, standard, zbalansowany poziom zagadek i elementów zręcznościowych i bestia dla ludzi lubiących większe wyzwania. No, nie męczmy się. Weźmy sobie po prostu standard. I rozdział pierwszy początek, który to też widzieliśmy, przynajmniej w tej pierwszej fazie gry, widzieliśmy... To właśnie w demo, które, tak jak mówię, było dawno, dawno temu. Ja wam gdzieś tutaj podrzucam karty do tych... tak macham palcami, bo teraz kamerę przeniosłem, nie wiem, w którym to jest miejscu, nieważne. W każdym razie podrzucę wam linki do tych materiałów. Też się zastanawiam, co zrobić z rozdziałem 6, jako że przeszliśmy go ostatnio i zasadniczo przypuszczam, że niewiele się zmieniło od momentu, kiedy mieliśmy to jako betę i mogliśmy sobie to przejść, a zajęło to godzinę. Myślę, że po prostu pominiemy sobie czytanie wtedy notatek i tak ostro. W sensie przypuszczam, że znajdę notatkę, otworzę ją i powiem, a w tej notatce było to, to, to i lecimy dalej. Dzięki temu skrócimy troszeczkę tamtą rozgrywkę, ale wiecie, coś się może zmienić. Pamiętajcie, że Layers of Fear było chyba za 2 razy zmieniany, miał cały gameplay. Klikamy i idziemy. Okej, ręce macamy po jakiejś podłodze. To są nożyce, czy co to jest? Takie dziwne narzędzia. Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Głowa. Why are you tormenting our family? Tym... No! Nożem. Adam! Czy Adam już raczej nie żyje, bo chyba sama jego głowa była. What have you done to Adam? Oh God! Zresztą muchy nad nim latają, więc... No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? Jesus Christ! Jakby nie pamiętam, czy to było tydzień wcześniej. Nie pamiętam, czy to było w demo. Aczkolwiek coś mi się takiego kojarzy? Może faktycznie to było? Niemniej jednak, no. Prezydent Carter. Okej, czyli mamy tam lata jakieś. Nie wiem, które. Nie wiem, kiedy Carter urzędował. Trzeba by to szybko sprawdzić, ale możemy to sprawdzić. W sumie czemu nie? Prezydent Carter. No, ale to jakieś takie, wiecie, zimna wojna, to jest te mniej więcej te sprawy. The
39. 7-7 do 8-1. To jest ta dziewczyna, którą przed chwilą zabiliśmy. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. Schyłek lat 70. Groźba wojny atomowej dalej była realna. It's no shack. It's a present from your parents and you should appreciate it. Wygląda całkiem przyzwoicie w tym momencie, nie? Oh, it looks even better than the photos. Jakie ujęcie, jak prawie jak w Simsach, nie? Takie, a teraz pokażemy wam domek. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away when you give orders from the shower. To prawda. Okej. Okay. Całkiem ciekawe jest to, że ona miała tą taką three-hour drive and we're finally here. The place seems czerwoną. Peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Dobra, przynajmniej wiemy, że nasz bohater jest śmieszkiem. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wnieść kartony. Tak, tak, już to robiliśmy w demo, to dokładnie pamiętam. Druga rzecz mi wypadła z głowy. Miałem dopiero. O, proszę bardzo, 22 sierpnia 1979 roku. Coś właśnie miałem przed chwilą powiedzieć i. I powiedziałem, no trudno. Tak, bagażnik zamknięty. Tutaj jest chyba. To jest chyba do bagażnika. Ta wajcha tutaj. To nie jest automat? Jezus Maria, to nie jest automat. Jesteśmy w Ameryce i to nie jest skrzynia automatyczna? Niemożliwe. Patrzę z jakimiś easter eggami w postaci jakiejś, nie wiem, tabliczki właśnie rejestracyjnej albo czegoś. I miałem coś powiedzieć, uciekło mi, nieistotne. W każdym razie jest to polska gra. Zasadniczo ostatnio mieliśmy też tytuł, też polską grę. Ale był to tytuł odnoszący się typowo do amerykańskiej wręcz, no nie tyle legendy, co legendy stworzonej przez film, czyli właśnie Blair Witch. Niedawno skończyliśmy. Jak znajdę wolną chwilę, to naprawdę w Blair Witch jeszcze postaram się ją odszukać. Co jest w tym bunkrze? Ale pisaliście mi, że są ponoć różne zakończenia i może właśnie, że ja ponoć miałem jedno z tych gorszych, więc może właśnie ten bunkier, jakbym wtedy odnalazł, by było troszeczkę inaczej. Dobra, tu mamy, widzę, powalone drzewo. Drzewo to jest drzewo, dobra. To jakieś dziwne beczki. No nie, nie ma sensu, aczkolwiek wiecie, Blair Witch. No więc zobaczymy ten, co najwyżej ten cały bunkier. Tutaj jakieś dziury między skałami. Gdzieś tam na podstawie demo i to jest jakaś dziwna drabina, która jest podniesiona do góry. Na podstawie tego demo sprzed wieków oraz bety niedawnej już mniej więcej coś tam wiemy. Dalej nie wiemy, czy faktycznie my jesteśmy tym zabójcą, będziemy tym zabójcą. No w końcu The Beast Inside, czyli. Where could it lead to? What other secrets does this place hide? Przepatruję, chociaż nie powinienem tego robić. Ale jakby już wiem mniej więcej, co będzie w tym domku. Także mniej więcej wiemy, że ten nasz, że tu gdzieś w okolicy na pewno będzie jakaś kopalnia. Jest prezent od rodziców, tylko pytanie, których rodziców, czy to jej rodziców, czy nie ich rodziców, czy jego rodziców. Bo tutaj było, że bohater nam zasadniczo. Bohater tutaj miał jakiegoś ojca, który był współwłaścicielem kopalni, jakiegoś tam zajazdu i trochę go kurczę bił i był taki nieprzyjemny dla niego, matki nie miał. Aczkolwiek nie wiem, czy tutaj nie jest coś takiego, że my wchodzimy do jakiejś beczki, czy my czasem nie wchodzimy jakby w czyjąś inną świadomość. Coś pozamykane, ale no, sporo tu rzeczy jest na oko, mam wrażenie, że ich nie było ostatnim razem. Chyba, że to był ten cały
hotel. Nie, przecież my byliśmy w hotelu w szóstym tym rozdziale. Dobra, gdzie są pudła? Bo nie wiem. Ok, wciśnij tab, by sprawdzić dyktafon Adamu żywego do nagrywania. Adam, my jesteśmy Adamem. Okej. Okay. To ciekawe. My jesteśmy Adamem. Ona krzyczała, że zabiłeś mojego Adama, coś tam, co zrobiłeś Adamowi. No chyba, że to ten demon z jakiegoś tam kogoś innego wniknął w Adama i teraz Adam jest, wiecie, opętany może i może o to chodziło. Bo właśnie, na to miałem zwrócić uwagę, że tutaj to, co widzieliśmy przed chwilą, to Max jest siekierą, była tydzień wcześniej, aczkolwiek Emma miała na sobie dokładnie tą samą czerwoną, wydekoltowaną bluzkę, więc no pytanie, co tu się będzie dziać. Okej, okay. Dyktafon mamy, proszę bardzo. Tu są tu są przedmioty, notatki, dyktafon. Obróć. Skarby nie stuje, kołek, puda czekają, okej. Okay. Aha, po prostu mamy wnieść takie pudełka na piętrze. Musimy to odłożyć na stolik. Coś by to był stolik. Chyba tak, bo się nawet podświetla. Okej, okay, nawet się samo zrobiło. A, dobra. Całkiem szybko żeśmy to zrobili. Oczywiście cały dom jest pozamykany, bo po co? To mi niepotrzebne. Możemy sobie otworzyć okno, jakby co. Czemu nie? Tutaj mamy już jakąś pierwszą notatkę. Simon and Sons, moving service. Zapłaciłem skurwielom z góry, więc nie chciało im się nawet pozanosić pudeł na strych, co za czasy nikomu nie można ufać. Aha, tutaj możemy przeczytać faktycznie, bo tak, tak, tutaj jest tak, że jak zbieramy jakąś notatkę czy coś, to z jednej strony możemy przeczytać tą notatkę, z drugiej strony mamy dopisek, co sobie Adam właśnie w tym momencie pomyślał. To jest bardzo fajne, że możemy to, bo zasadniczo te myśli są dużo bardziej, są dużo ważniejsze niż same notatki, a jakby w tym momencie nasz bohater to sobie po prostu mówił, to ja tak, zacząłbym to czytać, on za chwilę to mówi, ja za chwilę zapominam, co on mówi. To jest niegłupie. Okej, okay, no to tutaj mamy bla, bla, bla. Adam Stevenson się nazywamy. Transport 8 do 10 pudeł, około 33 funty każdy, plus meble, plus wyposażenie do remontu 170 mil w jedną stronę. Jaki dobny był ten. $670 żeśmy zapłacili. Dobra, bierzemy to. No i tyle. Ok, stary telewizor. A czy może on nie jest stary? Dla mnie jest stary, bo jest kineskopowy. Już wyszło. Dobra. O, tu możemy w końcu coś otworzyć. Przepatrzmy ten dom, czemu by nie. Co to jest? Aniołek taki. Zacznij inspekcję. No właśnie, wygląda na nieszczęśliwego. Mały, nie pękaj, miał przecież skrzydła, zawsze może lecieć w jakieś milsze miejsce w odróżnieniu ode mnie. Możemy sobie, wiecie, tak... Aha, to jest taki chłopczyk z taczkami? No dobrze, no aniołek w sensie z taczkami. Nie wiem, czy coś tu się wlewa, czy to po prostu ma tak wyglądać, aczkolwiek kiedyś były takie... ja pamiętam, mieliśmy takiego... Co to była? Ta foka taka. Była taka ceramiczna właśnie statuetka foki, która siedziała na kamieniu z wyciągniętym tak pyskiem. No proszę bardzo, drążek z hakiem do opuszczenia. Tak, bierzemy. Tu się coś skrobie. Taka foka z wyciągniętym pyszczkiem i... możemy wnieść jeszcze jedno pudełko? Możemy. Nie, zostało tam, no trudno. I trzymała w pyszczku tak jakby... No, takie były łańcuszki, tam taka miseczka była. I chodziło o to, że pod tą miseczkę się wkładało taką świeczuszkę małą, która jeszcze, o to się nazywa jak? Podgrzewacz. Autentycznie, te małe, płaskie świeczki się nazywają podgrzewacze. I po prostu taki podgrzewacz się odpalało, a do tej miseczki, którą foka trzymała... Tak, 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 wiem. To do tej miseczki się wlewało jakieś takie olejki eteryczne. No i to tak pachniało w całym domu. Mi się kojarzy dzieciństwo właśnie z tym. Dobra, co my tu mamy? Też powinienem ją przeczytać, żeby być bardziej wyrozumiałym dla Emmy i jej dziwactw. Okej. Okay. Amanda Kruger. To wcale nie koszmar, nawet jeśli tak wygląda. Przewodnik po ciąży dla kobiet myślących. Przewodnik po ciąży. Przerabiałem! I nie miałem żadnego przewodnika do tego. W ogóle tu jest jakiś numer. 1280. To może być cokolwiek ten numer, ale może warte zapamiętania. Przewodnik po ciąży.
List od mamy. Mama spędziła tutaj dzieciństwo, jednak nie opowiadała o tym zbyt często. Cieszę się, że jej zdaniem to właśnie tu ja i Emma powinniśmy mieszkać. Trudno mi sobie wyobrazić wychowywanie w tych czasach dziecka w Bostonie. Adamie, nasz najdroższy synu, czyli jest od nas, a ten, znaczy nasi rodzice dali nam ten dom. Ten dom od wielu lat należał do rodziny, którzy nazywali go nawet schronieniem Stevensonów, ale gdy ja i tata przeprowadziliśmy się do Bostonu, wydawało nam się, że dziadek po prostu go sprzeda, jak zresztą planował. Cóż jednak tego nie zrobił, sprawił wszystkim niespodziankę, zostawiając go nam w spadku. A teraz ty będziesz tam mieszkał razem ze swoją uroczą żoną, wychowacie tam dzieci, będziecie cieszyli się prostym życiem z dala od całego chaosu współczesnego świata. Nie potrafię wyobrazić sobie lepszego miejsca, w którym warto by się osiedlić. Opiekuj się Emą, odwiedzimy was jakoś w przyszłym miesiącu, jeśli tylko biodro przestanie mnie boleć. A czy czasem oni nie mieli przyjechać tylko na weekend? A teraz tu remont robią? Nie wiem. PS tata... Aha, nie, on mówił, że fajnie byłoby się tutaj przejechać w taką dzicz z dala od miasta na weekend, a nie na całe życie. Tata wpadł na pomysł, że to on wymyśli imię dla waszego dziecka. Nie mam pojęcia, co mu strzeliło do głowy. Może po prostu czuje, że się starzeje i chce coś po sobie zostawić. Tak czy siak, gdy wam o tym wspomnił, dawajcie zaskoczonych. Ojej, dobrze. Wymyśli imię. U nas nie było wymyślania imion, w sensie Ania miała już już upatrzone imię po prostu, które chciała nadać Andrzejowi. I dlatego jest Andrzej. Tu popatrzyłem w kamerę. No, brawo ja. Dobra, no i tutaj sobie wychodzimy. Idźmy na ten strych, bo nie zaczniemy nic nigdy robić. A co tutaj jest? Zacznij inspekcję. Dzięki Bogu pracuję teraz zdalnie i nie muszę już nastawiać budzika na 6 rano. Ho. Ach. Nie byłoby spoko. Idźmy. Proszę bardzo. Hops, sialala. To nowe te schody na strych. Tu jest jeszcze klapka. I co mam zrobić? A po prostu iść. Okej, okay, dobra. Ja mam nawet kluczyk. A nie, nie mam kluczyk. A, czyli ona już jest jednak w ciąży. Myślałem, że planują dopiero, pomimo, że ma tą książkę. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. As if there was one drawer. Tak, dokładnie. Tak, 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 wiem. No, oczywiście można tutaj wszystko otwierać i przesuwać tak jak w Amnezji. Generalnie wszyscy będą po prostu zawsze mówić, że... I can't find it in the dining room. Amnezja. Sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Małżeństwo, małżeństwo. Co to było? Jakaś świecąca kula przyleciała mi przed oczami. No, mówiłem, że to jest z bagażnika. Już wcześniej chciałem go otworzyć. Ale nie, po co? Jest, klucz. Super. Fajnie, że mogę po prostu rzucać tymi rzeczami. Tamtym jakoś tak się udało jakoś lepiej rzucić. Nie wiem, jakim sposobem tam to tak rzuciłem, a tym już nie mogę. A, wystarczy, że przytrzymam lewy przycisk myszy i wtedy mogę... A, nawet to widać jak ten. Dobra, idziemy do góry. Pobawiliśmy się trochę gratami. A, jesteśmy. Dobra. Okej, okay, przeszukujemy. O, pamiętam tą figurkę, o. Obejść, by odszukać ukrytą wiadomość. No właśnie, mogą być jakieś ukryte wiadomości, ale to nam musi jakby ten, okej. Okay. Nie, że coś konkretnego żeśmy odczytali, tylko o. Ciekawe, do kogo to należało. Do babci, a może do kogoś innego. Koniec inspekcji. Znowu jakieś aniołki. Aniołek wygląda jakby spał, ale równie dobrze może nie żyć. Biedaczek, nieźle go pobijało. Od jak dawna on tu może leżeć? Pewnie... Ze 100 lat. A tu jest. O! Ktoś musiał nim nieźle w coś walnąć, że aż nogi odpadły. Zaraz, to krew czy farba? A, czyli są takie miejsca, w którym faktycznie można to coś zobaczyć. Okej, okay, tu mamy pogrzebacze, jakbyśmy chcieli. Wieszak. Czy nam się coś odpaliło na tym telewizorze? Nie, on jest po prostu rozbity. Po co nam to w takim razie? Okej, okay, tutaj są drzwi jakieś. Dużo jakichś butelek po perfumach? To co?
To jest jakaś muszelka? Co to ma być? Nie, puszka taka otwarta po konserwie. Po co ktoś składuje tutaj puszki po konserwach? O, proszę bardzo, i mamy też łom. Weźmiemy, może się przydać. Co zrobić, żeby tam wejść? Dobre pytanie. Bo nie wiem. Okej, okay, mogę też... Aha, siekiery już nie mogę wziąć, ale... Zostawmy ją tam. Nic więcej nie zobaczę w tym kufrze, tak? Bo jakby... No nie mogę tam w ogóle wejść. Okej, okay, mamy puszkę farby. Jakimś... Damn it. What's that? Jestem totalnym, kurwa, niezdarą. Nawet puszki farby nie umiem podnieść. Dobra, tu jest deska, którą się wyłamuje. Tam jest zagadka jeszcze. Zobaczmy tu. Tu jest pozamykane. Okej. Okay. A loose plank. Someone's hidden something under the floor. Dawaj, dawaj, bo mi się kabel od myszki kończy. Muszę sobie w końcu bungee kupić do kabla od myszki. No jakby to były świerszczyki, nie byłoby tak źle, ale nie, musiała być to jakaś dziwna kasetka i cały horror się zaczyna. O właśnie, dobra, ukryte wiadomości. Tak, tutaj pamiętam, że tutaj coś brakowało. MHPO, tu jest A. Lepiej to widać. Ostatnio było tak, że nie dało się tego w ogóle przeczytać. Dodano przedmiot do ekwipunku. Jestem matołem. Przedmioty, nota... Aha, nota... Czekajcie, przedmioty. Notatki, aha. Okej. Okay. Fragment pamiętnika Juliusza Cezara o wojnie galilejskiej. Pamiętam go z lekcji łaciny, które litery wyglądają inaczej od pozostałych. No właśnie. No i to jest takie nawiązanie, że wiecie, szyfr Cezara, czy przesunięcie o ileś, tak? Okej, okay, tutaj mamy. Okej. Okay. That'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? Okej, okay, czyli jesteśmy. Faktycznie mamy ten. Okej, okay, J równa się C. Inicjały Juliusza Cezara, ale czemu ktoś napisał, że są o sobie równe? No bo J oznacza C, szyfr Cezara po prostu z przesunięciem. Najprostszy jaki jest. Dobra. Gdy aktywny jest tryb inspekcji, możesz wchodzić w dodatkowe interakcje z wybranymi przedmiotami. Okay. This device will help me decode the letters in the text. Aha, pewnie nie wiem sobie dopisać, tak? To jest mój ten. Tu jest ten dziabągot. Od tego, znaczy, ja chyba to rozwiązywałem. Ja mam wrażenie, że to już tu jest. Poszukam sobie. Nie no, teraz skwiniłem, że oczywiście, że tego nie mam, bo przecież to było demo, więc ja to zapisałem tylko na luźnej kartce, a nie w tym moim cudownym notatniku. A teraz trzeba zrobić to samo jeszcze raz. Świetnie, dobra, czyli tak. Pierwej sobie zróbmy dysk. J równe jest C, tylko tak jak. Wtedy nie pamiętam, czy to ma być to, J, aha nie, J ma być równe C, ale które J, któremu C? Co możemy, aha, możemy to obrócić. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all... No, czyli tak, J równa się C, to chyba się od środka ten dysk czyta. Dobra, teraz przewrócimy do notatek. Zapiszemy sobie to. To będzie jakieś słowo, nie? Więc mamy M. Na pewno M, H, P, A i O. Tak, teraz pamiętam, że jedna z tych liter była totalnie niewidoczna. Chyba to A właśnie, było totalnie niewidoczne. Tak. Dobra, J równa się C. Czyli M równa się F. Mam nadzieję, że w tą dobrą stronę to robię. F. Później mamy H. H jest tu. Tu jest A. Później mamy P. Tak, to będzie Faith napisane. Tu mamy I. Później mamy A. A jest równe H. Nie, w drugą stronę to powinienem zrobić. O właśnie, to ma większy sens. A równe jest T. I później mamy O, które równe jest właśnie H tutaj. Czyli dobrze mówię, od środka się dysk czyta. Czyli mamy faith. Nadzieja, tak? Czy wiara. Nie, hope to jest nadzieja, faith to jest wiara. Dobrze. Okay. A, I... Tutaj było dobrze T. I tutaj H. Dwie literki wystarczyło tylko. No dobrze, okej. Okay. Proszę bardzo, odszyfrowałem. Jestem deszyfrantem. Zdobyto zabytkowy klucz, ale co można nim otworzyć?
Zobaczymy. I mamy też notatki czyjeś. Property of Nicholas. Własność Nicholasa. To wszystko się zaczyna. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Właśnie. Będziemy tym Nicholasem tak bardziej grać. Wieczór, prawie noc. Okej, okay, dobra. Pierwszy rozdział za nami. Hura! Rozdział drugi jest 27 września roku pańskiego 1864 roku. Wieczór, prawie noc. Nigdy wcześniej nie prowadziłem dziennika, ale to oni twierdzą, że dzięki niemu mam szansę odzyskać wspomnienia, które utraciłem. Zresztą pisanie wymusza klarowność przemyśleń, ułatwia odróżnienie faktów od wyobrażeń. No dobrze. Mam nadzieję. Pytanie, czy teraz my faktycznie będziemy tym Nicholasem, czy to nie było tak, że nagle Adam tak jakby się trochę przenosi, czy coś? Bo dalej pamiętam, ten drugi rozdział był w tym domu. It is September 27th, in the year of our Lord. No, świetnie, że teraz jeszcze raz będziemy to słyszeć. Almost night. Okej, tak, jesteśmy Nicholasem, dobrze. But they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought makes it easier to distinguish facts from imagination. Proszę I'm bardzo. Home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. Okay. I should light some candles and take a look around. Dobrze, już, aniołka. No trace of my father. Zamknij się. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. A, zniknął, więc raczej też bym się go nie spodziewał. Strange, even though it's not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father and what happened to me. To też lepszym pomysłem. Dobrze wiem. Lepszym pomysłem było zrobienie takich właśnie wstawek audio w momencie, kiedy etap się ładuje. Wtedy on mógłby sobie to mówić. I tak na przykład właśnie jest to rozwiązane w metro i to trochę umila to czekanie, aczkolwiek jak ładujemy nowy zapis i za każdym razem musimy słyszeć to podczas ładowania, to trochę jest już irytujące, więc nie wiem, coś pomiędzy tymi rozwiązaniami powinno to zostać zrobione, że nie wiem, raz to tylko wysłuchujemy na początku, jak gra wie, że właśnie wczytaliśmy nowy rozdział, a nie jak ładujemy ten sam rozdział, w którym już graliśmy. Niemniej jednak to jest trochę irytujące, kiedy właśnie masz możliwość poruszania się postacią, ale cokolwiek byś nie zrobił, to twoja postać cały czas gada i ciężko się skupić na robieniu czegokolwiek, a jeszcze ciężej nagrywać i jeszcze cokolwiek robić. Po prostu co mogę robić? No stoję i czekam, skończy gadać. Dobra. Śpiący aniołek to ten sam, którego znaleźliśmy wcześniej na strychu. Ojciec czasem zostawiał go pod drzwiami sypialni, znaczyło to, że nie chce, by mu przeszkadzono. Musiałem sprawić ojcu zawód, bo raz cisnął we mnie tą figurką i trafił w głowę. Jak widać, ucierpiała mocniej ode mnie. Aha. Czyli to jest nasza krew. Dobra. No trudno, dobra, odpalmy sobie tu świeczkę. Tutaj mamy jakąś książkę. O, znowu te figurki. Jedna z ulubionych figurek mamy, dostała ją od przyjaciela rodziny. Ojciec za nią nie przepadał, uważał, że ten upominek coś znaczy. To w złym tego słowa znaczeniu. Jeśli się nie mylę, to był prezent od wspólnika ojca. George, o ile dobrze pamiętam, gdy byłem jeszcze dzieckiem, los okrutnie z niego zakpił, na samą myśl mam dreszcze. Dobra, możemy sobie podpalić kominek. Nie możemy jednak, szkoda. Rzucamy talerzami. Dobra, tutaj możemy sobie wyciągać rzeczy. I'll light the candles. I mamy lampę. Dziadek używał takiej, gdy pracował w kopalni. Na tamte czasy była unikatem. Ponoć była niezawodna, a nie tylko przy schodzeniu pod ziemię. Teraz żera ją mordzale. Przynajmniej jest nadal sprawna i lepiej mieć ją zawsze przy sobie. Dobrze. Mamy lampę naftową. No. I to faktycznie nam mocno pomoże w poruszaniu się tutaj. Weź tu, panie fotelu. Możesz sobie postać tu.
Dobra, mamy jakąś. Ojciec i jego wspólnik. Pierwsze dni po otwarciu ich kopalni pirytu. Jacob Hyde i George Whitehead. 4 kwietnia 1840 rok. Okej, okay, czyli my się nazywamy w takim razie Hyde, na nazwisko mamy. Nie ma to nic wspólnego z tamtym Stevensonem, chyba że po prostu ktoś tu zmienił nazwisko. Bierzemy sobie to. Następna notatka. Nie, butelka, nie pijemy. Ojciec kupił te grunty za bezcen. Jego przyjaciel, sędzia Norton, złożył podpis i dobili targu. Tak się to wtedy załatwiało. No tak. Umowa pierwokupu. Niniejszym zaświadcza się, że zgodnie z postanowieniem ustawy kongresu przyjętej, bla 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 bla, ustawa o zabezpieczeniu przekazania ziemi stanowi własnością publiczną rzeczywistym osadnikom. Jacob Hyde dokonał płatności w kwocie $400, 320 akrów po $1.25 za akr. Rozumiecie? $1.25 za akr. W tym momencie nie do końca pamiętam, ile to jest akr, ale akr jest większy od ara na pewno. Zobaczymy w jednostkach. No dobra, jeden akr to troszkę powyżej 40 arów, no ale przyjmijmy dla równego rachunku 40 arów, czyli 320 akrów to jest 13 hektarów ziemi za $400. Wyobrażacie sobie to? 13 hektarów ziemi za tam 1500 zł? Super! Dobra, czytaj, to przeczytaliśmy. Aha, teraz więc zostaje potwierdzony, iż po okazaniu tego zaświadczenia komisarzowi Głównego Urzędu Ziemi Jacob Hyde powinien mieć prawo własności terenu opisanego powyżej. No i tu mamy. Ojciec wiedział, co się kryje pod ziemią. Potrzebował tylko kogoś, kto miałby środki, by otworzyć tu kopalnię. Wtedy właśnie poznał George'a. Później wybudował zajazd. I przez pewien czas rzeczywiście spał na pieniądzach. Stare dobre czasy już nie wrócą, jak sądzę. Przyjmijmy sobie to oczywiście. Mówi, że więcej świeczek, tak? No trudno. To zapalmy. To się przyda. Okej, tu nie otworzymy tego. Właśnie, tu jest szafa. Okay. Dobra. What could it be? U góry. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Okej, tu mam tego aniołka z taczkami. Do dziś nie wiem, czemu ojciec zaczął je zbierać. Może próbował aniołkami się, nie wiem, wystrzec przed demonem, który siedział w nim. Wewnątrz jego syna. Krup przelatywa. O, jest. What are you doing here? This is private property. Who the devil is he? Hehe, może sam. Kurde, znowu zapomniałem, gdzie jest kamera. Może sam diabeł. No, tu widzicie, wszystko jest już po. Jeszcze nie jest zagracone tak jak dzisiaj. No nic, zaraz tam pójdziemy. Notatka. Ja i ojciec przed zajazdem miałem wtedy 7 lat. Ojciec zarzucał mi, że nie stoję prosto i robię miny, ale tak naprawdę to on nie mógł stać w miejscu, co zresztą widać. Mocno mnie wtedy zbił, choć na to nie zasłużyłem. Zajazd. To myślicie, że my jesteśmy przy... Nie, no ten zajazd był dużo większy. To nie jest to miejsce, to jest ich dom, a nie zajazd. Chociaż oni w tym zajeździe mieszkali wcześniej, ale to nie jest, zupełnie nie jest to miejsce. Dobra, idziemy. Where the hell did he go? Hey! Raczej tam. You still here? I'd better take a look. Coś tam się kręci. Dobra, słuchajcie, moi kochani. Maybe I can find something in there. Tak. Słuchajcie, moi kochani, myślę, że tyle w tym odcinku wystarczy. No, troszeczkę dogaduję, troszeczkę daję swoich jakichś tam komentarzy, niż tak twardo siedzieć i grać. Myślę, że później się mocniej skupimy. Na razie, tak wiecie, te pierwsze odcinki zawsze tak na luzie dosyć podchodzę. Na razie tylko raz się przestraszyłem, ale chyba nie wymsknęło mi się nic. Gacie nadal czyste, więc cóż, nic nie pozostaje mi więcej, jak zaprosić Was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, bye bye.